W ramach programu edukacji ekonomicznej Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach realizuje wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim projekt Szanuj Pieniądze. Z projektu korzystają uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ropczycki Pcek już po raz drugi nawiązał współpracę z Narodowym Bankiem Polskim i przekonuje dzieci, że warto szanować pieniądze. Tegoroczny projekt realizowany jest od 4 września i potrwa do 24 listopada. Projekt, który realizujemy w ramach edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim, objął uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6. Są to szkoły wyłonione podczas zgłoszeń. Każda ma szansę, jedna ze szkół z każdej z gmin z naszego powiatu. I w tym roku takie szczęście zgłoszenia miała z gminy Wielopole Brzeziny Bartechów, Góra Ropczycka, Kozodrza i Wieżyce i Niedźwiada Dolna. W projekcie chodzi głównie o to, aby kształtować w dzieciach postawę szacunku wobec pieniądza i zapoznać je z podstawowymi pojęciami związanymi z pieniądzem, tłumaczy koordynator projektu Elżbieta Orzech. W ramach projektu w instytucji prowadzone są warsztaty edukacyjne o tej tematyce. Żyjemy w takich czasach, że stare powiedzenie, kto pieniądze szanuje, temu się one w portfelu trzymają, jest coraz ważniejsze. Stare przysłowie też, kto nie szanuje małego, nie będzie miał dużego, rzuca nam się w oczy, bo widzimy groszówki plączące się czasem gdzieś tam w okolicach marketów, groszówki, dwugroszówki, którymi nikt nie jest zainteresowany, a przecież, no, jak to mówią, oszczędzają bogaci, nam się opłaci. Więc widać, że jest to taki problem, który trzeba przypomnieć młodym ludziom w czasach takiego konsumpcjonizmu, kiedy ten pieniądz jest ważny. No, trzeba przypomnieć to, że to jest coś takiego, na co trzeba zapracować, co ma swoją wartość szeroko rozumianą. A jak to mówimy, jak się Jaś nauczy, Jan nie będzie umiał. Stąd właśnie te zajęcia edukacyjne. Jakie konkretnie działania podejmowane są w ramach projektu, żeby tą świadomość dzieci i młodzieży podnieść właśnie w zakresie, w tym temacie? To są głównie 4-godzinne warsztaty. Formy bardzo aktywne, gdzie dzieci dużo pracują w sposób urozmaicony, ale to przede wszystkim oni budują te warsztaty. I my tylko tutaj zadajemy pytania, podsuwamy możliwość, a pracują dzieci, wymieniają się z wszystkimi swoimi pomysłami i w ten sposób wiedzę, którą mają, porządkują, uzupełniają, czasem nabywają nową. A czasem jest tak, że to ja się od nich czegoś uczę i to jest właśnie piękne. Zajęcia mają również na celu podnieść świadomość dzieci na temat zagrożeń związanych z możliwością utraty pieniędzy w świecie realnym i wirtualnym. Tutaj rzeczywiście tych możliwości niestety jest bardzo dużo, ale dzieci to szybciutko deszyfrują, bardzo mają dużo pomysłów. Też mamy taki wątek, kiedy mówimy o tym, dlaczego trzeba szanować pieniądze, jak to robić. I tu się okazuje, że też ich odpowiedzi są bardzo mądre, bardzo dojrzałe. Dzięki temu, że to jest praca taka zbiorowa, to tych odpowiedzi też jest dużo i są bardzo urozmaicone. I no taka prosta sprawa, przykład, że jak można stracić pieniądze, tak? Począwszy od tego, że można je zgubić czy schować gdzieś i zapomnieć, gdzie schowaliśmy je, po oszustwa na wnuczka, na policjanta, na córkę, po hakowanie kont, podszywanie się pod kogoś innego, czy na przykład też zauważają dzieci taki problem jak fałszywe zrzutki, tak, fałszywe cele charytatywne, więc tego jest rzeczywiście niestety bardzo dużo. W dzisiejszych czasach tego typu edukacja jest niezwykle ważna. Dzieci, które będą znały wartość pieniądza i będą go szanować, z pewnością w przyszłości będą potrafiły chociażby lepiej zarządzać swoim budżetem, mówi Elżbieta Orzech z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Mam nadzieję, że te warsztaty będą skutkować potem tym, że oni ilekroć dostaną w rękę od kogoś banknot, monetę, to będą mieć tę większą świadomość, że to nie jest tylko wytwór, dzieło sztuki, choć i o tych aspektach mówimy, ale przede wszystkim coś, co zostało przez kogoś wypracowane, zdobyte. Tutaj na tych zajęciach też pada taka uwaga, że nawet to, co oni dostają w ramach zajęć, za co nie płacą materiały, to nie jest coś, co się dostaje za darmo. Ktoś musiał się o to postarać, wystarać, zdobyć na to środki, ktoś te środki musiał wypracować. No i liczę na to, że to będzie w przyszłości skutkowało pozytywnie. Myślę, że dużo rzeczy takich o pieniądzach jakichś, nie wiem,
jak się nazywa, Przód Pieniądza i Dzieci bardziej będą wiedzieć, na, jak uważać na oszustwa w internecie i też na świecie realnym, na ulicy czy gdzieś pod sklepem, pod marketem jakimś, i więcej tej świadomości tego, że jak ktoś dostanie banknot, to od razu nie wyda go, tylko pomyśli zanim wyda. Wspomniałaś o tym, że nauczyłaś się między innymi, jak nazywa się przód i tył monety i jak one się nazywają, te elementy? Awers i rewers. W Twoim przypadku jakie korzyści płyną z tych warsztatów, z tego projektu? Na przykład jakie są monety, różne rzeczy, co tam robiliśmy na projektorze. Wpisywaliśmy w książki tam, co było ciekawe. Nazywaliśmy różne odmiany pieniędzy. No też było ciekawe, na przykład poznałem dużo słów, których jeszcze nie znałem, na przykład bilon. Jak powinniśmy traktować pieniądze? Na pewno z szacunkiem i też... Bez względu na jego wartość. Tak. Czy to jest 10 zł, czy 500, czy 100, to i tak powinniśmy uważać na jego wartość. Na pewno trzeba wiedzieć, na co wydawać, i każdy pieniądz ma jakąś wartość. Projektowi Szanuj Pieniądze towarzyszy tematyczny konkurs plastyczny. Ogłaszamy konkurs plastyczny na wszystkich 5 szkół, które biorą udział w projekcie. Konkurs polega na zaprojektowaniu przedniej i odwrotnej strony banknotu. To ma być banknot, który zawiera podstawowe takie detale jak nominał, jak informacja o emitencie, czyli Narodowym Banku Polskim, miejscowość, data, a pozostałe elementy graficzne to już mogą być dowolne. No, orzeł musi być jeszcze oczywiście tak jak należy narysowany, a inne elementy graficzne to już tutaj wszystko wyobraźnia dzieci, nauczycieli, którzy im pomagają i mogą czerpać z zasobów lokalnych, z postaci, z miejsc, z krajobrazu, co tylko podpowie wyobraźnia. Nominał też jest dowolny. W poprzedniej edycji mieliśmy nominał 1 000 000 i to był bardzo starannie wykonany banknot. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Podczas gali wręczenia nagród zostanie otwarta wystawa pokonkursowa Piękny Pieniądz z moich stron, która dostępna będzie dla zwiedzających Ropczycki Pcek.